poniedziałek 15 marca witam Was bardzo serdecznie i życzę błogosławionego i wartościowego dnia. Sięgnijmy po książkę z Biblią na co dzień, aby przeczytać wyznaczone na dzisiaj fragmenty. W księdze proroka Daniela w 3 rozdziale czytamy następujące słowa. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o Królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o Królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. A apostołowie w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich tak świadczą. Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Historie biblijne opisane zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie nie są nam dane tylko po to, aby zobrazować jakąś historię, przedstawić konkretne fakty. Ale są dane nam po to, abyśmy, gdy po nie sięgamy, zastanawiali się nad naszym życiem, z Bogiem, abyśmy analizowali nasze postępowanie i próbowali wyciągać wnioski. Zatem, kiedy czytamy tak niezwykłe historie o ludziach świadczących o Bogu, może pojawić się pytanie, czy też powinno pojawić się pytanie, czy ja jestem gotów, aby świadczyć niezależnie od okoliczności? Czy byłbym gotów podpisać się pod stwierdzeniem: nie mogę nie mówić o tym, co widziałem, co słyszałem, czego doświadczyłem. Nie mogę zatrzymać dla siebie tej niesamowitej wieści o tym, że Jezus kocha, że uzdrawia, że daje kolejne szanse, że On zmarł za moje grzechy, że wyratował mnie od ognia piekielnego, od kary za moje grzechy. Czy jestem gotów, niezależnie od konsekwencji, niezależnie od reakcji świata, dzielić się z innymi tym, co Bóg uczynił dla mnie, dla każdego z nas? Czy jestem gotów w obliczu trudności, cierpienia, niesprzyjającej diagnozy, choroby, żałoby, stwierdzać: jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi nie oddamy pokłonu. Mówiąc inaczej, jeżeli wolą Pana Boga będzie wyprowadzić mnie z tego trudnego doświadczenia, uleczyć, naprawić to, co zostało zniszczone, odbudować to, co zrujnowane, to tak się stanie. Ale jeżeli nie, jeżeli wola Pana Boga jest inna, to ja i tak będę wierny. To ja i tak nie zwrócę się w inną stronę, nie porzucę mojego Boga, nie wyznam wiary w kogoś lub w coś innego. To są niezwykle trudne słowa. To jest wyzwanie. I to niezależnie od tego, czym się zajmujemy, czym żyjemy na co dzień, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, jaki jest nasz kontekst, każdy z nas jest wezwany, by zadać sobie pytanie: czy jestem Bogu wierny? Czy faktycznie nie mogę nie mówić o tym, czego On dokonuje w moim życiu? Jeżeli będzie chciał, to dokona cudu, to mnie wyratuje, bo ma taką moc. Ale jeżeli Jego wola będzie inna, to ja się od Niego nie odwrócę. To ja nadal będę wyznawał: bądź wola Twoja, Panie. Nawet jeżeli będę musiał przejść przez Dolinę Cienia Śmierci. Nawet jeżeli będę musiał cierpieć. Nawet jeżeli będę konfrontował Boga z różnymi pytaniami i wątpliwościami, nawet wtedy
królu Twojego Boga nie będę czcić i złotemu posągowi pokłonu nie oddam. Czy jestem gotów na takie wyznanie? Czy jestem gotów być tak Panu Bogu wierny? To dobre pytanie na dziś. To dobry czas, by nad tym się zastanowić. Owocnych przemyśleń, działania Bożego Ducha w nas wszystkich. Bo wierzę, że On to słowo będzie wykorzystywał, aby coś w nas zmieniać. Aby kształtował nas na swój obraz i podobieństwo. Aby skłaniał nas do wierności Mu, niezależnie od okoliczności i konsekwencji. Amen.